Cześć, tu pan Belfer, najlepszy youtuber wśród nauczycieli i najlepszy nauczyciel wśród youtuberów. Witaj na kolejnej lekcji chemii. Będzie mi miło, jeśli zostawisz suba i wdusisz dzwoneczek. A jeśli to wideo będzie dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę i jakiś miły komentarz. No to zaczynamy! Dzień dobry, misiu i wiewiórko. Witam cię na zajęciach z chemii dla szkoły ponadpodstawowej, poziom podstawowy. A na dzisiejszej lekcji dowiesz się m.in. tego, jak bezpiecznie pracować na lekcjach chemii. A dokładniej pogadamy sobie o tym, czy chemia może być niebezpieczna, jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych na lekcjach chemii, jak oznaczane są substancje niebezpieczne, jak chemicy nazywają szkło i sprzęt laboratoryjny oraz jak przeprowadzić doświadczenie chemiczne. No to zapraszam. No właśnie, słuchajcie, chemia to jest taka nauka przyrodnicza, która powiedzmy nie do końca w 100% jest bezpieczna. To znaczy mogą zdarzyć się różnego rodzaju wypadki, jeżeli postępujemy niezgodnie z pewnym przepisem, który został ustalony przez wiele prób i błędów, no bo wtedy może dojść do... coś może się wymknąć spod kontroli, no po prostu. I tutaj widzicie przykłady, proszę bardzo, piękne doświadczenie, tutaj będzie nam się włączało. To doświadczenie, które tutaj widzicie na tym GIF-ie, nazywa się tęczą chemiczną. To są różnego rodzaju sole chemiczne z różnymi metalami, które w wyniku spalania, bo one są rozpuszczone w metanolu, takim alkoholu, który jest lotny i w wyniku tego spalania płomień nabiera różnych kolorów. No to ładnie tutaj widać na tym GIF-ie. I teraz, zresztą w podpisie widać, co to są za sole i jakie pierwiastki tam biorą udział. No i teraz obok macie zdjęcie ucznia ze Stanów Zjednoczonych, który uległ dosyć silnemu poparzeniu w związku z tym, że właśnie na lekcji chemii nauczyciel porozlewał sobie ten metanol do zbiorników i po prostu było takie duże stężenie tego metanolu, bo zbiorniki były za duże, a uczniowie byli za blisko tego stanowiska i w tym momencie wyobraźcie sobie, że kiedy podpalił pierwszy pojemniczek, to opary tego metanolu, które były gdzieś w powietrzu się unosiły, po prostu zapłonęły i jednocześnie też zapaliło się ubranie na tym właśnie uczniu, którego tutaj widzicie, więc... jakby tutaj też była kwestia, że i uczeń jakby nie zachował bezpiecznej odległości od stanowiska, ale też nauczyciel nie zwrócił uwagi na to, że są za blisko. Pewnych rzeczy po prostu w chemii nie widać i pewnie w związku z tym też takie wypadki się zdarzają nieraz w szkole, ale też na przykład w przemyśle chemicznym, bo tak jak wam mówię, to jest taka nauka, w której coś może się wymknąć spod kontroli, więc trzeba być bardzo, bardzo uważnym, jeśli chodzi o to, co tak naprawdę robimy. No i teraz, co może się wydarzyć w sytuacji, w której coś wymknie się spod kontroli? Może dojść do poparzeń chemicznych, może dojść do poparzeń termicznych. Czym się różni poparzenie chemiczne? Polanie się jakąś substancją, która jest żrąca, niekoniecznie gorąca, ale jest żrąca i te poparzenia bardzo kiepsko się goją, źle wyglądają, potem po jakimś czasie poparzenia termiczne, jak w przypadku tego chłopca, czyli dochodzi do jakiegoś zapłonu i no, w związku z temperaturą też dochodzi do poparzeń. Skaleczenia różnego rodzaju, pęka szkło, gdzieś kogoś trafia kawałek tego szkła w kawałek, nie wiem, ciała, wbija się i tak dalej. Zatrucia, jeżeli z jakiegoś powodu nawdychamy się jakiejś substancji za dużo albo, nie broń Boże, spróbujemy na przykład, to też różnego rodzaju no, komplikacje żołądkowe mogą się pojawić. Zniszczenie ubrania, czyli w momencie, w którym coś nas opryska, na całe szczęście, jeżeli mamy jakieś ubranie na sobie, to wielokrotnie, mi osobiście wielokrotnie pamiętam, słuchajcie, w spodniach pojawiały się różnego rodzaju dziury na dole właśnie przy nogawkach, bo coś mi skapło, wiecie, te mikroskopijne kropelki jakiegoś kwasu czy czegoś spadły sobie gdzieś tam i przykleiły się do nogawki. Oczywiście nie zrobiły mi krzywdy, ale po wyjęciu z pralki takich spodni okazywało się, że tam pojawiały się dziurki, bo wypaliła nam, ten kwas wypalił nam ten materiał, więc ubrania jak często jakby musiałem wymieniać. Na przykład w koszulach miałem takie duże dziury, bo na przykład coś mi się wylało na biurko, nie zauważyłem, oparłem się, prowadziłem lekcję, a potem się okazuje, że tutaj po prostu dziura w koszuli spora. Nawet przez kitel zostało to gdzieś tam zniszczone. Zniszczenie ubrania to było nowotwory.
To też nie jest tak, że jeżeli są pewne substancje, które mogą doprowadzić albo zwiększają prawdopodobieństwo zachorowania na raka, czyli na nowotwór, ale pamiętajcie o tym, że to jest przy długotrwałej styczności z daną substancją. To nie jest tak, że od razu otwieracie sobie butelkę i nie wiem, i od razu dostaniecie nowotwór, nie? Tylko chodzi o to, że pewne substancje mają takie właściwości, które mogą do tego doprowadzić, więc trzeba ich zdecydowanie unikać, albo częstotliwość przebywania w ich otoczeniu też musimy zmniejszać jak najbardziej się da. Skażenie środowiska, czyli na przykład możemy coś wylać do środowiska i po prostu okazuje się, że całe otoczenie na jakiś czas, a może nie wiem, na bardzo długo na przykład, zostanie wyłączone z użytku, bo na przykład wypadki tankowców na morzach i oceanach, gdzie ta ropa naftowa nam na przykład gdzieś się wylewa, no to jest ogromne skażenie dla ekosystemu, albo nie wiem, tak jak parę lat temu wybuch platformy wiertniczej w okolicach Stanów Zjednoczonych, gdzie platforma BP wybuchła i tam no, tysiące, jak nie miliony galonów ropy wypływało spod dna oceanu i zakleiło całą plażę tą ropą i ptaki umierały, ryby umierały. Straszna katastrofa. Oczywiście też na mniejszą skalę te rzeczy takie jak na przykład nasze codzienne detergenty, czyli mydło, płyn do naczyń czy proszek do prania, które dostają się co chwilę tak naprawdę do naszej miejskiej kanalizacji, których musimy się pozbywać, no bo inaczej doszłoby do ogromnego skażenia środowiska. Dlatego budujemy oczyszczalnie ścieków, żeby właśnie usuwać te zanieczyszczenia, które mogłyby bardzo mocno zniszczyć środowisko. No i na końcu zostawiłem punkt ostatni, czyli po prostu śmierć, no bo wiadomo, że pewnego rodzaju wypadki mogą doprowadzić no, do ostatecznego skutku, czyli do śmierci, więc trzeba uważać. Z chemią nie ma przelewek. No po prostu są konsekwencje, jeżeli popełniacie błędy, ale właśnie jak tych błędów, słuchajcie, uniknąć? No przed Wami regulamin pracowni chemicznej, taki uproszczony w każdej pracowni chemicznej powinien tak naprawdę wisieć na ścianie. Pewnie na początku lekcji zawsze jest omawiany i często bagatelizujecie jego treść, ale warto się na nim skupić, dlatego że on tak naprawdę pokazuje, co jest istotne. Zobaczcie, to jest regulamin pracowni opracowany razem ze mną we współpracy z Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu. No i zobaczcie, co my tutaj ustaliliśmy, że w pracowni chemicznej, o tutaj właśnie zobaczcie, tutaj mamy pracę jakichś takich chemiczek, tutaj sobie pracują na GIF-ie. W pracowni chemicznej, o proszę bardzo, punkt pierwszy. W pracowni chemicznej uczniowie mogą przebywać tylko w obecności nauczyciela. To ważne, żebyśmy po prostu my jako nauczyciele mieli kontrolę nad tym, co tam może się wydarzyć w tej pracowni chemicznej. Punkt drugi. Podczas zajęć należy postępować według wskazówek podanych przez nauczyciela. No wiecie, chodzi o to, że mamy jednak trochę większe doświadczenie i jeżeli oczekujemy od Was, że wlewacie substancję A do substancji B, to nie róbcie tego odwrotnie, bo może się wydarzyć coś, czego byśmy nie chcieli na przykład. No następny punkt, punkt trzeci. Zabrania się próbowania jakichkolwiek substancji. Można jej dotknąć lub powąchać wyłącznie na polecenie nauczyciela. Czyli nie ma także paluszek do jakiegoś słoiczka, fajne niebieskie, ciekawe jak smakuje. Albo posypiemy na przykład kanapkę koleżance i koledze, zobaczymy, czy się dobrze poczuje. Absolutnie takich rzeczy nie róbcie. Jest taka święta zasada, że nawet jeżeli kupi się sól kuchenną w sklepie spożywczym i włoży się ją do pracowni chemicznej tam na zaplecze, gdzie trzyma się odczynniki, to ona już jest odczynnikiem chemicznym, czyli jest traktowana potencjalnie jako trucizna. Musicie o tym pamiętać i musicie mieć do tego duży respekt. Jeżeli chodzi właśnie o powąchanie, czy ewentualnie dotknięcie jakiejś, nie wiem, blaszki, czegokolwiek innego, to jeżeli nauczyciel wyrazi na to zgodę, to wtedy możecie to robić, ale nie ryzykujcie robić tego na własną rękę, bo jak ktoś to zobaczy, no to może się źle skończyć na przykład, jeżeli chodzi o jakieś, nie wiem, konsekwencje uwagowo, punktowo, może ktoś Was zawoła do odpowiedzi, więc lepiej nie ryzykować. W pracowni chemicznej kategorycznie niedozwolone jest jedzenie i picie. Chodzi o to, że w wyniku niektórych doświadczeń chemicznych coś unosi się w powietrzu, więc może opaść i osadzić się na przykład na naszym posiłku czy na naszym napoju, a najgorzej jak coś właśnie dostanie się do wnętrza naszego organizmu, bo wtedy może doprowadzić do na przykład właśnie zatrucia. Każdy uczeń odpowiedzialny jest, właśnie ty też, odpowiedzialny jest za utrzymanie porządku stanowiska pracy w trakcie i po jej zakończeniu, ok? Czyli ma być porządek, po prostu, na ławce, przed lekcją i po lekcji. Zadbajcie o to. Jeżeli uczeń zauważy uszkodzony sprzęt, szkło laboratoryjne lub wyposażenie, powinien natychmiast zgłosić to nauczycielowi.
Po pierwsze, często jest tak, że jak dostajecie jakieś urządzenie do dyspozycji, no to my możemy nie zauważyć, że tam jest jakieś pęknięcie. I wy, jeżeli wy zobaczycie na przykład na jakiejś kolbie albo czymś innym pęknięcie i tam będziecie przeprowadzać nadal reakcje chemiczne, to jest duża szansa, że jeżeli tam, nie wiem, będziecie coś sprawdzać, co może spowodować, że będzie ciśnienie, to może rozsadzić po prostu na boki te szczeliny, że ta szczelina jest po prostu słabym punktem tego naczynia i wtedy szkło rozlatuje się na boki i może uszkodzić komuś ciało, wpaść w oko. Więc jeżeli widzicie uszkodzenie, co robicie? Reagujecie i mówicie o tym, że ta kolba, ta zlewka ma jakieś pęknięcie i prosilibyście o wymianę. Ok, punkt szósty. Jeżeli uczeń zauważył uszkodzone, to już było. Bożeż, tym punkt siódmy zrobię. Zapomniałem strzałki, to narysuję ją teraz. Ha. Uwaga, teraz punkt siódmy, ostatni. W razie wypadku lub pożaru należy powiadomić nauczyciela. Wiecie, jeżeli jest duża sala, dużo się dzieje, no to w tym momencie my jako nauczyciele, gdzie gręczymy sobie między ławkami, możemy nie zauważyć, że po drugiej stronie coś się wymknęło spod kontroli i od razu w takim razie wołacie, nie ma czekania, nie ma ręka do góry, tylko od razu, halo, proszę pana, tutaj się pali, czy cokolwiek innego, my wtedy wiemy, co zrobić, bo nie każdy pożar gasi się wodą, wyobraźcie sobie, szczególnie też takie chemiczne, trzeba o tym wiedzieć. No właśnie, jeżeli jesteśmy o regulaminie pracowni chemicznej, o czym należy pamiętać? O tym, że chemik musi, albo przystępując do doświadczenia chemicznego, które może być pozornie niebezpieczne, musi zadbać o to, żeby te jego najbardziej czułe miejsca w ciele, czyli takie jak na przykład oczy, były dobrze chronione. Czyli stosujemy gogle chemiczne. Zobaczcie, to nie są takie typowe okulary, bo one są takie obudowane tutaj dookoła, po to, żeby substancja chemiczna nie miała szansy do końca gdzieś tam wpaść, gdzieś jakimiś bokami. Tak wyglądają gogle chemiczne. Mamy też rękawice, no bo wiadomo, że pracujemy rękoma, więc jakby zakładamy sobie rękawiczki po to, żeby nie zniszczyć sobie skóry na naszych pięknych dłoniach, zadbanych kremami i innymi rzeczami. I jeszcze do tego oczywiście kitel, czyli fartuch białego koloru. Biały kolor dlatego, że wtedy widzimy plamy, nawet jeżeli substancja jest bezbarwna, no to widzimy tą mokrą plamę i możemy zareagować szybko, możemy zdjąć ten fartuch, żeby nie uległo uszkodzeniu nasza skóra czy ubranie, które jest pod kitlem. Także kitel chroni naszą skórę i to ubranie pod spodem. Także tak wygląda zestaw małego chemika. Okulary, rękawice ochronne i kitel ochronny. No to jedziemy sobie dalej, słuchajcie. Cik. Czekajcie, muszę tu przekliknąć się w prezentacji. Gdzie? Myszko. Jesteśmy na piktogramach. No właśnie, a jak albo skąd mamy wiedzieć, że niektóre substancje chemiczne, które na przykład macie w domu i możecie sobie nie zdawać z tego sprawy, są niebezpieczne? Do tego służy taki system graficznego oznaczania niebezpiecznych substancji, nazywa się on piktogramami i trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego robi się to za pomocą rysunku, a nie na przykład napisu substancja wybuchowa albo żrąca. No wyobraźcie sobie, że przecież różnego rodzaju substancje chemiczne i ich pojemniki przemieszczają się w świecie, tak? Cysterny jeżdżą z różnymi substancjami. Gdyby na cysternach, która przewozi jakąś substancję wyprodukowaną w Polsce, byłoby napisane substancja żrąca, a doszłoby do wypadku na przykład, nie wiem, w Niemczech, no to nie oczekujmy, że każdy Niemiec będzie wiedział, co to znaczy żrący A, bo inaczej wygląda ich alfabet. A obrazek jest międzynarodowym systemem komunikacji związanej z tym, że wy macie wiedzieć, co tam za substancja w tej cysternie na przykład się znajdowała. I strażak, który podchodzi na przykład do tego, żeby, nie wiem, wyczyścić to, co się wylało czy zniszczyło, no to on wie, że rysunek oznacza substancję niebezpieczną. Zobaczcie, jakie to są piktogramy, które najczęściej są stosowane na różnego rodzaju opakowaniach czy innych miejscach, wskazujące na to, że substancja, która znajduje się w środku, jest niebezpieczna. Trupia czacha, toksyczność ostra. Tutaj mamy jakąś płytkę, na którą wlewamy coś z probówki, rękę. Działanie żrące na skórę, poważne uszkodzenie oczu. Wykrzyknik oznacza działanie drażniące na skórę, działanie uczulające na skórę, toksyczność itd., itd. Taki znaczek człowieka z takim dziwnym czymś, to nie jest, moi drodzy, Iron Man czy cokolwiek innego, tylko to jest rakotwórczość, czyli właśnie to działanie mutagenne, działanie szkodliwe na rozrodczość, działanie uczulające na drogi oddechowe, działanie toksyczne na narządy docelowe. Teraz mamy dalej, zobaczcie, coś nam eksploduje, czyli to jest substancja wybuchowa. Ogień oznacza substancję łatwopalną, samoreaktywną, piroforyczną, nadtlenki, to mogą być nadtlenki organiczne, samo nagrzewające się jakieś substancje uwalniające gazy w kontakcie z wodą. No i tutaj substancje utleniające,
Potem znowu mamy działanie korodujące na metale, tak? Takie oznaczenie może pokazywać gazy pod ciśnieniem, w takich butlach są przewożone. Tutaj to drzewko, rybka charakterystyczna gdzieś tam, ostre zagrożenie dla środowiska lub przewlekłe zagrożenie dla środowiska. No i też ten wykrzyknik może też oznaczać zagrożenie dla warstwy ozonowej. No i teraz gdzie możemy szukać takich oznaczeń? Na opakowaniach. Zobaczcie, co tutaj mamy. Tu mamy tył opakowania kreta. Popularna substancja, która znajduje się praktycznie w każdym domu i służy do na przykład udrażniania rur. I często jest tak, że ona schowana jest w szafce i dostępna jest na przykład na wysokości, gdzie mogą małe dzieci otworzyć tą szafkę. To jest bardzo złe, dlatego że to jest substancja żrząca i małe dziecko nie ma pojęcia, co to jest na tym znaczku tutaj. I ona może, nie wiem, w wolnej chwili sobie, nie wiem, ktoś nikt tego nie zauważy, odkręci sobie to, ten pojemniczek i zacznie próbować, co tam jest w środku. No bo nie ma jeszcze wiedzy o tym, że pewne substancje są niebezpieczne. Więc oglądajcie opakowania. Jeżeli coś ma taki znaczek, to chowajcie to zdecydowanie powyżej wysokości jakichś, nie wiem, dzieciaków, które mogłyby naprawdę zrobić sobie krzywdę, próbując albo, nie wiem, polewając sobie ciało taką substancją. Inna rzecz, na której możecie znaleźć też piktogramy, to na przykład zmywacz do paznokci. To taka ciekawostka. Ten piktogram oznaczający pomień, zwróćcie uwagę, że jest zupełnie inny niż ten, który jest aktualnie obowiązujący, ponieważ jakiś czas temu zostały te piktogramy zaktualizowane. Kiedyś były takie pomarańczowo-czarne, a teraz już są biało, takie właśnie na białym tle, czarny znaczek jest czerwoną wódką. Także zapamiętajcie sobie, że te piktogramy pomarańczowe już są nieaktualne, teraz te biało-czarne są aktualne i z tą czerwoną wódką. No i zobaczcie, tak jak Wam opowiadałem o cysternach, tutaj mamy cysternę kolejową, też tutaj jest taki znaczek małego ognia, też w tym starym systemie jeszcze udało mi się znaleźć jako grafikę, ale widzicie, że takie oznaczenia też znajdują się na różnego rodzaju pojemnikach przewożących w dużych ilościach substancji, które mogą być niebezpieczne. No dobra, czyli co było? To było piktogramy. Piktogramy, a teraz coś, czym zawsze my chemicy Was męczymy, czyli sprzęt, szkło laboratoryjne, czyli to, czego chemicy używają do tych swoich magicznych sztuczek. No właśnie, różne rzeczy mogą to być. Ja przygotowałem tutaj kilka, bo u mnie w norce, w której się teraz znajdujemy, tylko kilka takich rzeczy mam dostępnych. No i pierwsza sprawa to najpierw zastanówmy się w ogóle, dlaczego... O, właśnie. Nie to, cofnij. Nie przełączy mi się pisać. O, właśnie, to. Dlaczego szkło? Dlaczego nie metalowe butelki? Dlaczego nie plastikowe butelki? Odpowiedź jest bardzo prosta. Szkło jest jedną z najbardziej odpornych chemicznie substancji. To jest raz. Druga sprawa jest taka, że jest tanie w produkcji. Trzecia sprawa jest taka, że jest też przezroczyste, czyli my możemy widzieć, co tam się dzieje w środku. Także bardzo fajna rzecz. No właśnie, i teraz jeżeli chodzi o rodzaje szkła, których chemicy używają, no to mamy takie zlewki. Tak wygląda sobie zleweczka, ok? Czyli taki z dzióbkiem, możemy sobie przelewać różne rzeczy. Tu ma jeszcze miarkę, żebyśmy mogli mierzyć objętość. Mogą być małe, takie malutkie, takie większe, albo takie duże, duże. Czyli mamy zlewki, mamy probówki, akurat probówki żadnej nie mam, no ale wiadomo, jak wygląda probówka. Także zlewka załatwiona. Probówka, dobrze wiecie, to są te takie małe, jednorazowe naczynka. Różnego rodzaju butelki, które gdzieś tutaj widzicie na tych obrazkach. Kolba stożkowa, tak, mam kolbę stożkową. O, gdzieś tutaj jest kolba stożkowa, już biorę kolbę stożkową. No, tak wygląda kolba stożkowa, tak, w kształcie stożka. Nie? Wlewamy sobie różne substancje, tutaj mieszamy, nie wylewa nam się przez ten kształt. Także całkiem spoko. Kolba miarowa służy do odmierzania. Kolba miarowa jest tutaj z tyłu schowana. Pokażę Wam tutaj, o, tutaj jest kolba miarowa. Tak, to wysokie. To o tym mówimy. A tu jest taka malutka. No, to jest ta szyjka. Cylinder miarowy. O, cylinder miarowy mam. Tak wygląda cylinder miarowy. Nie? Możemy sobie odmierzać objętość cieczy, wlewając tutaj. Też cylindry miarowe mogą być małe, duże, w zależności od tego, jakie potrzebujemy. Bagietka. O, proszę bardzo, też mam bagietkę. Czyli taki szklany pręcik do mieszania. Znowu pamiętajcie, dlaczego szklany? Bo jakbyśmy wzięli metalową łyżeczkę, byłaby szansa na to, że ten metal może reagować z substancją, która tam się w środku znajduje. A szkło, tak jak Wam powiedziałem, jest odporne chemicznie. Ok, kolba kulista płaskodenna. Tej akurat nie mam. Czyli kula z płaskim dnem, możemy sobie ją postawić. Kolba kulista okrągłodenna, czyli kula, ale bez płaskiego dna. Nie możemy jej postawić, ale świetnie nadaje się do ogrzewania, bo dobrze się tam miesza, więc są takie specjalne czasze grzejne, w to się wkłada tą naszą kolbę kulistą okrągłodenną z jakąś tam substancją w środku i to wszystko pięknie się ogrzewa. Krystalizator to taka w sumie zlewka, tylko trochę niższa i szersza. Jak sama nazwa wskazuje, służy do krystalizacji. Pipeta to jest taka rurka, taka słomka chemiczna, ale oczywiście nie nabieramy tego nic z ustami, broń Boże, są takie specjalne osadki i dzięki niej możemy nabierać sobie odpowiednio małe ilości cieczy. No i lejek, wiadomo, po to, żebyśmy nie porozlewali tego wszystkiego po okolicy.
No to jest szkło laboratoryjne, a zobaczcie, jaki możemy mieć sprzęt laboratoryjny. Tutaj widzicie. Ja przygotowałem teraz, żebym tylko tutaj nic nie rozwalił, słuchajcie. Palnika gazowego nie mam, ale, ale zaznaczmy sobie. Palnik gazowy może być, tak, czyli bezpośrednio z gazem lub taki przenośny z butlą gazową, którą możemy tam podczepić. Taki akurat stosuję u mnie. Palnik spirytusowy, czyli jeżeli płomień nie musi być taki z takiej wysokiej temperatury, to nalewamy tam spirytusu i podpalamy sobie knocik, który nasączył się tym. Trójnóg, to jest trójnóg, moi drodzy, trójnóg właśnie, czyli tu wkładamy sobie palnik gazowy, jak widzicie. Pod spodem, znaczy to jest palnik gazowy, na niego wkładamy sobie ten trójnóg. Na trójnóg kładziemy sobie płytkę grzejną, czyli robimy sobie taki piecyk w zasadzie przenośny, lub może to być też trójkąt kaolinowy. No i możemy sobie tutaj, jak widzicie, ogrzewać różne rzeczy. To jest ta, może to być to właśnie płytka grzejna, którą tutaj widzicie. A coś, co mam przygotowane, to jest właśnie statyw. Zaraz wam pokażę, tylko tutaj może być hałas, bo muszę, wiecie, przesunąć to wszystko. O, nie wiem, czy będziecie widzieć to wszystko. To jest statyw. Takie, tu ma podstawę, taką ciężką. Tu ma po prostu metalową rurkę. I do tej metalowej rurki przyczepiamy łączniki, to jest taki łącznik klasyczny, o, tu proszę bardzo, tu jest łącznik. I w ten łącznik możemy wkładać sobie następne rzeczy jakieś tutaj, widzicie? Łapy na przykład, tutaj to, tu jest łapa, lub różne innego rodzaju chwytaki, które pozwalają nam coś tutaj zawiesić, ściągać i tak dalej, nie? Także widzicie, tutaj jest, tutaj chyba będziecie teraz widzieć, o, tu jest kolba stożkowa sobie powieszona akurat teraz, no, próbnie sobie powiesiłem. Okej, statyw. Tak wygląda, także statyw... To tylko jest tak naprawdę podstawa i metalowa rura i do tego statywu właśnie potrzebujemy, czyli jak mamy statyw, potrzebujemy łączniki, w łączniki wkładamy potem łapy. Możemy też sobie użyć na przykład statywu do probówek, w który wkładamy ileś tam probówek, no i też łyżka do spalań. Tu macie jeszcze szczypce na przykład dorysowane, a łyżka do spalań taka na długim druciku, w którym możemy, żebyśmy się nie poparzyli, możemy coś tam dodawać. O, tu macie właśnie... Tu macie statyw do probówek. Tak to wygląda, czyli taki statyw, w który możemy włożyć sobie kilka probówek, pokazując wam serię doświadczeń chemicznych. No dobra, i właśnie, jak już jesteśmy przy doświadczeniach chemicznych, słuchajcie, doświadczenia chemiczne, no właśnie. Ok, odpalamy sobie gify, tak. Ok, doświadczenia chemiczne. Jaka jest różnica między doświadczeniem a eksperymentem? To jest bardzo ważne. Doświadczenie jest coś, co wykonujecie według pewnej instrukcji. Czyli ktoś już wcześniej to zrobił i wy to powtarzacie, żeby doświadczyć to, co tam się wydarza. Tak jak tutaj macie, czyli najpierw musimy... Ktoś już to wytworzył i zrobił instrukcję i wy to powtarzacie. No wiadomo, nie? Jakby doświadczenie ma pozwolić wam zrozumieć procesy. Eksperyment to z kolei jest tak, że... Tego jeszcze nikt nie zrobił wcześniej i wy próbujecie metodą często prób i błędów dojść do jakiegoś efektu, który sobie założyliście. Czyli czymś innym jest doświadczenie, czymś innym jest eksperyment. Eksperyment to jest coś nowego, doświadczenie to jest coś, co już wcześniej ktoś opracował i my mamy wykonać krok po kroku to samo. Na przykład gotowanie czy pieczenie jest doświadczeniem, chyba że wprowadzacie jakąś nowość, no to wtedy już jest trochę eksperymentem, nie? Eksperymentujemy ze smakami na przykład w tym momencie, nie? Dobrze, a teraz jak przeprowadzić doświadczenie chemiczne, które będzie dobrze przeprowadzone. Pierwsza sprawa jest taka, że jeżeli podchodzicie do doświadczenia chemicznego, to musicie wiedzieć, co chcecie osiągnąć, czyli co chcecie zbadać. Określony problem chcecie rozwiązać, tak? Czyli najpierw określamy sobie problem badawczy. Cyk, mamy określony problem badawczy. Potem, jak mamy pytanie, to stawiamy sobie hipotezę, że wydarzy się na przykład to po przeprowadzeniu takiego doświadczenia, albo się nie wydarzy to, czyli to jest nasza hipoteza. Czyli stawiamy sobie hipotezę. Następnie planujemy doświadczenie. Jakie substancje do tego potrzebujemy, jakie, nie wiem, jaki sprzęt laboratoryjny, czyli też szkło laboratoryjne i tak dalej, i tak dalej. To jest nasze zaplanowanie doświadczenia, czyli krok po kroku, co potrzebujemy zrobić. I dalej, jak już doświadczenie trwa, to obserwujemy, co się dzieje. Pamiętajcie, obserwacja to jest to, co czuję zmysłami, znaczy to, co mogę zbadać za pomocą zmysłów, czyli to, co mogę zobaczyć, to, co mogę powąchać, to, co mogę ewentualnie dotknąć, temperaturę mogę na przykład też poczuć, że coś się rozgrzało albo nie. Także zapamiętajcie, że obserwacja to jest pytanie, co się dzieje, ok? Zapamiętajcie sobie, co się dzieje i tylko tyle, nie? Nie wiem, zmieniło coś kolor albo na przykład wydziela się gaz o charakterystycznym zapachu, ok? Nic nie wiecie dalej, co się dzieje, tak? Poczuliście jakiś charakterystyczny zapach. No i właśnie na podstawie obserwacji możecie sformułować wniosek, czyli na przykład dzieje się tak, ponieważ
Pamiętajcie, że wniosek odpowiada na pytanie, dlaczego to się wydarzyło, tak? Czyli tu już musicie zaangażować pewną wiedzę, którą macie wcześniej, na przykład, nie wiem, strzelam, fenoloftaleina jest wskaźnikiem kwasowo-zasadowym, który zmienia się tylko w zasadach. Czyli w tym momencie wiecie, że jeżeli będziecie mieli jakiś kwas, wlejcie do tego fenoloftaleinę, to fenoloftaleina kwasu nie wykryje. Ale za to, czy też substancje obojętne nie wykryje, ale za to, jeżeli będzie tam zasada, to od razu zmieni się na kolor ten malinowy, fioletowy. Czyli w ten sposób będziecie za pomocą obserwacji zmiany koloru, będziecie wiedzieli, że macie tam zasadę, ale to już jest wniosek, tak, na podstawie wiedzy, którą macie. No dobrze, słuchajcie, tak sobie przebrnęliśmy przez ten temat dotyczący w zasadzie bezpiecznej pracy na lekcji chemii i kończąc, podsumowując, dowiedzieliście się, czy chemia może być niebezpieczna. No już wiecie, że może, więc trzeba uważać, wykonywać polecenia nauczyciela i nie kombinować za dużo, bo jak robicie coś samemu, to bardzo dbać o swoje bezpieczeństwo, jeżeli robicie coś w ogóle w domu i tak dalej. Właśnie jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych na lekcjach chemii? Był regulamin pracowni chemicznej, zastosujcie się do niego. Jak oznaczane są substancje niebezpieczne? Przypominam, piktogramy, różnego rodzaju znaczki graficzne, które pokazują substancje i niebezpieczeństwa związane z nimi. Jak chemicy nazywają szkło i sprzęt, z którym pracują? No, mówiliśmy sobie o zlewkach, kolbach stożkowych, statywach, łapach itd., itd. No i jak przeprowadzić doświadczenie chemiczne? Czyli przypominam Wam tą kolejność. Najpierw jest postawienie problemu badawczego, hipoteza, przygotowanie całego doświadczenia, potem jest obserwacja, co widzę, a potem wniosek, dlaczego to się wydarzyło. Ok? No dobra. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Super było. Mam nadzieję, że Ci pomogłem. Pamiętaj o subie, dzwoneczku, łapce i tej całej YouTube'owej reszcie. Poleć mnie swoim znajomym. No i do zobaczenia w kolejnej lekcji.